Mateusz Kaniowski, razem ze mną miły, kulturalny chłopak tuż przed swoją walką. Cześć, dzień dobry. Z racji tego, że jesteś pierwszy, zaraz będzie program Wejdź sobie w linki. To jest na moim telefonie. Kraken jest napisane. Kontynuuj, jeszcze raz w website zaraz, jeszcze raz w website. Co chcesz mi pokazać? Brudy na Magikala. Weź mi, nie pokazuj takiego obrzydliwości. A wiesz, komu on to wysyłał? Dziewczynką, 12 lat, pełnoletnim, starym. Jest bardzo dużo screenów. Zaraz ci znajdę jednego screena. Ej, stary, czemu ty mi... To jest koniec Magikala, patrz co pisał. Przeczytaj sobie. To szczególnie. A to masz potwierdzone? Tak, potwierdzone, dlatego że prawnie mówiąc, ktoś mi to wysłał i jakby nie podałem tego dalej, tylko przekierowałem do osoby, która to wysłała. Ale z tego co wiem, ta osoba, która to mi wysłała, ma dostęp do kont Magikala. I przejrzała wszystko. Dobra. I to, no, to co widziałeś, to jest... Nie no, stary. To jest 20%, jeżeli Magikal, teraz mu o tym powiem, nie osunie Instagrama i nie zniknie z internetu, bombnę wszystko. Wszystko, co jest. A te dziewczyny i tak to zgłosiły na policję, zgłoszą. Wiesz, o co chodzi, czasami niektórzy przerabiają takie, nie, dlatego cię dopytuję. Ja widziałem na żywo, znaczy prawdopodobnie widziałbym na żywo. Inaczej, niech idzie na policję z tym, jak uważa, że to jest przerobione. Tak powiem. Jeżeli Magikal nie zniknie z internetu, nie usunie social media, nie pójdzie w p***u, to wszystko będzie i publiczne, i w sądzie. A tak to zostanie tylko w sądzie, nie? A jak mówiłem o Chiku? Jakbyście chcieli wejść w ten link, to nie wchodźcie, to jest obrzydliwe. Mówiłem, że Chik to też jest pedofil, że się z chłopakami. I co wstawiłem po jednym dniu na Twittera? Ale co, jeszcze raz, przepraszam, bo jest, tu jesteśmy w ogóle przed ważeniem, na ten udział jednego wywiadu później nie będzie udziela, więc przyszedłem tutaj właśnie z nim porozmawiać. Że Tomasz Chik to p***l i gej, przepraszam, biseksualny jest. I co, ludzie powiedzieli, a pewnie znów farmazoni, i co wstawiłem na Twittera przed chwilą? Nie widziałeś? Nie mam Twittera, pokaż. Dlatego nie, no, a się dziwię, że nikt nie zadaje takich pytań, czyli nie widziałeś jeszcze? No nie, no wiesz, jechaliśmy tutaj z Warszawy do Wrocławia. Ci pokażę. Już to, że jest gejem, to nie będę ci pokazywał, to jest najmniejsze, że z facetami się wymienia. Dziewczynki po 12 lat, czekaj. Ale poczekaj. 15 w kwietniu, nie? 15 w kwietniu pisze, że ma. Czekaj. To będzie na drugim filmie. No, są filmy, gdzie k***a wysyłał głosówki z seksem. Dzieciom, podkreślam dzieciom. Jakby wszystko tutaj jest, a będzie tego jeszcze więcej. Dużo grozi potem śmiercią, jak komuś powiem, że się dziewczyny cioły przez niego, te małe dzieci, nie? 12-13-letnie. Ktoś pracuje, widzisz jak one wyglądają, to jest wszystko z telefonu Chika, wzięte. On nagrywał stosunki z innymi 12-latkami. To jest jebany psychol i zgadnij, kto miał dostęp do jego telefonu. Nie będę mówić publicznie. Ktoś miał jego telefon, z kim się pokłócił i ta osoba sama mówiła, groziła mu, nie? Ta, która wzięła mu ten telefon, że ale one same małoletnie tego chciały, to tamto, jest p***ty psychol. Ale z tego, co słyszałem, to on już właśnie ucieka po tym, co wstawiłem. Ale to jakby ja tylko wstawiłem małą część, bo pewne dwa duże profile, kanały robią Pandorę 2, gdzie to jest on ujęty między innymi, nie? Chciałem przyjść sobie na wywiad z miłym, kulturalnym chłopcem, który opowiada o rodzinie kolegi, a się okazało, że ty mi pokazujesz same takie obrzydliwe rzeczy, gość. Słuchaj, musisz mieć świadomość tego, jakby wiesz. No, powiem ci, że nie spodziewałem się, że mi coś z czymś takim wyleci. No. Tylko jedyne moje zastrzeżenie jest takie, że te dziewczyny wyglądają bardzo młodo, ale kurde, masz... Tak. Ale no skąd masz ty pewność? Nie mogę powiedzieć skąd, no bo tak samo jakbyś powiedział, ej, a kto był tym świadkiem koronnym, jak on się nazywa, gdzie mieszka? Nie mogę powiedzieć kto. Ja wstawiłem dowody, aby po prostu ludzie jakby już wiedzieli, bo film jest już gotowy. Żeby ludzie po prostu wiedzieli, żeby nie dawali mu atencji jakichś wywiadów, nie, jakichś innych rzeczy. A teraz czekać na publikację od tych osób, a publikacja będzie na 100%. Nie na moim kanale, broń Boże, ja w tym nie będę brał czynnego udziału, tylko te osoby chciały rozpromować ten temat jeszcze bardziej, żeby ci właśnie, tam wiesz, nie brali go jakieś wywiady czy coś i dlatego jakby wiesz, będzie ten materiał. Ta Pandora zapowiadana, to już nawet powiedzieli, to chodzi o Chika, nie? No, za grubo i za mocno. Dla mnie każdy, kto Magikalowi podaje rękę i Chikowi jest taki sam jak on. Serio. Teraz mówię, oczywiście po wiedzeniu, jeżeli dowie się, co on robi i dalej będzie mu podawać rękę, robić wywiady, to jest taki sam jak Chik, nie? Czyli ty masz zamiar dzisiaj, tak w ogóle, powiedzieć to wszystko na tym programie? Tak, o Chiku już mówiłem, ale powiem jeszcze raz, na szybko. I Magikala bombnę
jego reakcję na żywo zobaczymy na to. Powiem, Daniel, wejdź w link, proszę. Myślisz, że on o tym nie wie? Nie. Może teraz wie. Nie no, zanim my to zmontujemy, to chwila minie. Ale nie, mówię, może teraz wie, może ktoś mu powiedział, bo ten link miał 5 osób dostęp, widziałem, że na wykopie już lata. Czyli ktoś wpuścił plamy, nie? Ale przed chwilą dosłownie na wykopie już widziałem, że lata, to nie? Grube, paskudne rzeczy. No tak, tak, dlatego ja jestem jakby szczerze. Jestem osobą, która uważam, że przychodzi i mniej więcej oczyszcza to, robi to w kontrowersyjny sposób. A byłeś w jakimś oświadczeniu, tylko tak przemyśliliśmy? Wycofał się Łyżwiak z walki. I z kim będzie walczył? Czy będzie w ogóle? Nie, jak nie będzie, to będzie ch**a. Zaliczkę przecież Muran bierze zawsze przed walką. Śmieje się, k***a. Parek się śmieje, Jacek jest... Paweł Jóźwiak wypada z walki, właśnie dowiaduje. Ale szczerze, Jóźwiak nie symuluje, bo naprawdę ja wiem, że on był chory, nie? Ale to widać też po nim, jak go widziałem na korytarzu, on ledwo chodzi. Tak, on w ogóle nie ćwiczył przez 2 tygodnie, miał gorączkę, jakieś palenie czegoś. Teraz powinien wejść Tomasz Oświeciński i powiedzieć, i co k***o, konfidencie, on, co ty k***a, Ruro, nam nie powiedziałeś? I się na ringu. Współczuję Kacprowi, który będzie montował ten wywiad. Będzie musiał wyciąć każde twoje przekleństwo. Chłopie, to będzie godzina. Tak, cały wywiad tak gada. Aha, to jest napięty, przepraszam. A ty przecież po tym, co udostępniłeś na Daniela, przynajmniej tutaj powiedzieć, to co chcesz później wrzucić, no to ty wyobrażasz sobie, że będziesz z nim walczył? Wyobrażam sobie. I ściągną go z karty w ciągu 24 godzin? Ty to dobrze przemyślałeś? Że go ściągnęli z karty. Mam w te pieniądze. Dla mnie to jest śliski typ, który powinien zniknąć, nie? Ja nie mam kasy. Nawet nie mam kasy za promocję gali, ja mam jakby za... Znaczy mam za promocję gali, ale po walce dopiero dostaję kasę, więc pewnie Prime by się jakoś wycwanił. Fajnie by było, jakby mi wysłali kasę i tak, jeżeli nie dojdzie do tej walki. Tym bardziej... Ja taką minę mam przed oczami, to coś mi pokazywał tych... No to jest kurwa zwyrol po prostu i moim zdaniem nie powinno być na niego miejsca w ogóle w internecie, nie? Mówię ci szczerze. Ogólnie jego w internecie od dawna nie powinno być, ze względu na to, że k***ał matkę, uchlewał ją do śmierci prawie, ojca też do śmierci, zastrywali kanapy, bili się po prostu w rodzinie, oddali brata do bidula, Sonię Zwierzyńską, najmądrzejszego członka rodziny bili i mu zabrali na szczęście stamtąd, ale no słuchaj, to już dawno powinno zniknąć, ale no niestety jest pewna federacja, która zakontraktowała go, nawet dwie federacje bym powiedział, czyli Cloud i Prime. I skoro to nie wystarczyło, co robił kiedyś, żeby go usunąć, bo rzekomo się zmienił, no to mam nadzieję, że nowe screeny, czyli wysyłanie fiuta do ludzi, którzy nie chcą tego fiuta widzieć, ale skoro patrz, chce się nim chwalić, a ktoś nie chce, to chyba nie ma nic przeciwko, że ktoś to udostępnił publicznie, nie? Skoro mu to wysłał. Grubo leć. Pisał, że szkoda, że mnie podniecasz, ale szkoda, że nie masz 12 lat, mimo wszystko nie podniecasz. Dobra, Natan. No właśnie. Każdy wie, każdy no będzie mógł kliknąć. Nie bać, kurwa, z wyroli ich wszystkich, się, że otworzysz puszkę Pandory na tym wywiadzie. Żebym cię zapytać o to, dlaczego wyzywasz Kaczora BRS, no ale w tym momencie... BRS jest nudziarzem, na to nie mi gadajmy. No już jest nudny, no już zaraz zniknie z neta. Ale zniknie z neta, bo po prostu się przepali, a nie, że coś zrobił. Dobra, Natan, dziękuję bardzo, musisz już iść za dosłownie chyba po tej walce, więc nie rozstrajam cię, trzymaj siebie, ku pozdro. Dzięki, pozdro.